Dlatego też pierwsze, co zrobiłem, przygotowując materiały do tego odcinka, to rozebrałem moją postać i ruszyłem na tego wroga. I tutaj nie będę ukrywać, zajęło mi to jakoś 4 godziny. Przy czym warto zwrócić uwagę, że takiego prywatnego czasu to 40 minut. 3,5 godziny za to spędziłem siedząc na gniazdowym Discordzie, na który oczywiście zapraszam, link znajduje się w opisie, i streamowałem swoje poczynania, przy okazji gadając z moimi wspaniałymi widzami. W momencie, w którym streamowałem i gadałem z wami, to trudno było mi dochodzić do połowy HP bossa. Za to w momencie, w którym grałem samemu, to robiłem to notorycznie. No ale nie będę się tutaj wybielać. 150 śmierci. Tak mniej więcej około, bo nie chce mi się tego liczyć. Możecie sobie na luzie dopisać do tego mojego licznika. A co do samej walki, nawet jeżeli stanowiła wyzwanie i faktycznie to musiałem się postarać, żeby z nim wygrać, ponieważ każdy jeden cios one-hitował mnie po prostu, to tak szczerze ta walka po prostu mi się nie podobała. Przede wszystkim dlatego, w jakim miejscu jest ona umiejscowiona. No ale to nie znaczy, że nie chcę dać mu jakiegokolwiek challenge'u. No i tutaj wchodzi Black Blade Kindred. Wyzywam Kiszaka, wyzywam Tamae, wyzywam jakiegokolwiek streamera, który obejrzy to wideo. Challenge jest bardzo prosty i bardzo szybki. Przejdźcie Black Blade Kindred w taki sam sposób, w który ja go przeszedłem. Mianowicie, na postaci, która ma maksymalnie 37 poziom, która ma broń Stree Sentinela, która jest ulepszona do maksymalnie plus 2 poziomu. Ale czym mi się chce, no czym mi się chce to robić, bo ja sobie popsuję pieprzone KDA na tym. Ja chcę zrobić wszystkie bossy w jak najmniej detków i popsuję se KDA. Po co mi to? KDA se popsuję. Ja nie wiem, jak szybko go zrobię. Przede wszystkim musicie podejść do tego bossa nago. W moim przypadku nie ograniczało się to do mojej postaci, ale w waszym jak najbardziej może. I tutaj zaznaczę, nie wiem, jak bazowo jesteście w stanie podnieść sobie obrażenia, nawet z takimi restrykcjami, dlatego też sprecyzuję. W ramach restrykcji chodzi mi przede wszystkim o to, żeby wasze obrażenia były bardzo podobne do moich. No i dodatkowo, żeby każde obrażenia, które zadaje Kindred, nokautowały. Liczę, że przyjmiecie wyzwanie i przede wszystkim je rozpierdolicie. Ja bardzo podobne do moich. Odpalił, no i dodatkowo, żeby każde obrażenia... Tylko zrobił postać pod ten challenge i spróbował. No bo ja nie chcę se KDA psuć, rozumiesz, ja jestem typowym KDA playerem. Obrażenia, które zadaje Kindred, nokautowały. Po tym bossie, po którym zyskałem jakieś. No ale to na pewno jest łatwiejsze niż żaby w Star Wars, jak na sam start gry. Tylko że, no na pewno to statystycznie widać, bo padł tylko 150 razy. Udało mi się dalej. Jak ja to zrobię dziś, to popsuję trochę challenge za 2 tygodnie, bo nie będę już grał w Eldena po latach. To po co ją? No, co rozumiesz? Bo bym musiał zabić i... tego jeźdźca z początku gry i potem iść tam, no rozumiesz mnie? Mogę spróbować. 5-6 ogni. O Jezus, jak ja dawno w tą grę nie grałem. Uch, jaka ta gra jest kochana. No, 2 tygodnie wcześniej pierwsze wrażenia po 2 latach, aleluj. Ale tylko na chwilę ta gra. Nie, challenge od gniazda nostalgii. Ta Mae też robi. Ten challenge, tylko że on sobie jeszcze bardziej utrudnił, coś jak ja na żabach jeszcze sobie bardziej utrudniłem. Ty, ale ta gra jest piękna, jeżeli chodzi o grafikę, jak taki obraz, to jak ci chłopi, tylko że to gra. Demon Souls ładniejsze, nie? Ja pierdzielę, ja mam pad, te guziki od Xboxa mi się wyświetlają, a ja pad od PC 5. I nie wiem co klikać, ja nie przyzwyczajony. Dobra, ile muszę wbić? Który on miał level na tym filmiku? Trzeba zobaczyć. 30 któryś. Ty, nie wiem czy ja pamiętam, jak się tę kawalerię brało. Chłopie, kiedyś to byłem młody i jurny, wiedziałem jak. W sumie gargulec jest obok tej kawalerii, więc powinno się wszystko zgrać w całość. Dobra, z pamięci lecę, zobaczymy czy ja pamiętam, jak się tam szło. Zobaczymy ile pamięci jest w pamięci. Ja robię tak zwaną pamięciówę, widzowie. Zobaczymy. Dobra, pamiętałem dobrze? Eliksir i tak nie mogę go używać. Zakaz. Czemu zakaz? Bo to cielęć. No dobrze, pamiętałem, to on. Tylko muszę zabić kawalerię. Ale co to znaczy szybciej będzie, jako szukasz? Nie da się, jako szukam, to nie jest ten sam challenge. O czym ty gadasz? Tupę. Ty zdrowyś? Dobra, zobaczymy, czy pamiętam, jak się kawalerię robiło. O chłopie. Ja lecę całkowicie pamięć mięśniowa, chłopie. Mózg odłączony od tego. Od gameplayu w tym momencie. O
O chłopie, to było mega trudne, ja tego nie zrobię raczej. Uch! Zaliczy? Chyba zaliczył. Przeobraz. Tyłpa, jakie to jest proste. Jednak pamięć. Pamięć mięśniowa ważniejsza niż mózgowa. Dobra, czy to da level? Z ręka. O kurde. Level, ale tu są na górze dłuższe. Oj, to może być ciężki challenge, wam powiem. Nie mogę. A, 14. Czekaj, tu jest... Przecież zapomniałem o tym. Tu jest miejsce do farmienia. Jest druga jednak. Tu jest... Tak, to jest ta! 2000 dusz dała. Dobra. Czy to daje? Daje. Dobra, odpalam tego. Muszę timer odpalić. Timer. Ale ja nie mam innego niż tego, niestety. O, dobra. Zaczynamy, challenge. Widzowie, zrobimy szybciej niż tam. A on pałką bije, wiem, ale... Rzucę buffa. On chyba i tak mnie one-shotuje, ja muszę go hit lesik. A nawet nie wiem, jakie on ma hity, więc to może być trudne. Oj, nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Ile ja biję? Po 100. Ale gówniane... Gówniane hity ma ta broń straszliwie. Ja wiem. Ja nawet nie wiem, jakie hity ma ten gargulec. Co to w dupa ja... Zara. Sto pięćdziesiąt wyskoku. A i zobacz, on jeszcze zmienia na drugą broń w czasie walki. Ja pierdzielę, ty zabijam ciągle tym. Chyba lewo, prawo, no też tak myślę, ale nie wiem. Trzeba przetestować. O, zobacz, że on ma dwa. Kurde. On ma dwa rodzaje z tej postawy ataku. Aha. XD. Aha, XD. Aha, XD. Jak gniazdo wymyślił challenge. Ciężki się zapowiada, powiem wam. Rokalony zabił tego mobka legless hitless jeszcze na macie otańczenie tylko pociskami na... przyciskami na czole. O, ma jeden. A, przyciskiem napisałeś? Okej, okay, to się zgodzę. Chyba w lewo muszę unikać. Jak prawo próbuję, to nie wychodzi. Chyba jestem daleko? Tak. Co to w dupę? Aha. Nie, on nie ma bardzo dużo HP chyba, tylko ja nie mam żadnych obrażeń. No bo to jest boss typu, powiedzmy, początek late'a, nie? Koniec mid-game'u. Nie ma sensu. Bije 80. Aj! Gokudam, to, że się nudzisz, to mnie obchodzi tak jak twojego ojca, że istniejesz, szczerze. Nawet alimentów nie wysyła. Przykro mi. Ja się nie nudzę. Ja pierdzielę, zablokowałem się. Chyba dlatego, że z góry byłem. Nie mogę być raczej na górze, jak ma to opór.
Kurde, no i to jest problem, że nie mogłem uniknąć, bo jeszcze animacja była. Nie wiem, czy to ta Maja zabije tego pałką. Też to jeszcze bardziej absurdalne. Bo on ma naprawdę z 300 hitów do zadania. Tak? Kurde, no i... Pytanie, bo ja nie mogłem uniku zrobić jeszcze, bo upadłem, animacja, chłop dyszy. Z wyskoku. Wszystko ma czas. No wiem, mentor, to jest Syzyf prawdziwy, to ma... No nie, na plus 2. To jest wyzwanie, w dupek, chłop co no hita zrobił, bije od 5 godzin tego bossa. Jaki ty w dupę ignorant, nie, ja cię banuję, dobra, pierwszy ban VIP-a oficjalny. Oficjalny ban VIP-a i to jeszcze Lorda. O kurde, no to jest najgorsze, jak jestem z góry i źle zrobię rola, to się zbuguje mu na rękach i dead. Ta broń to jest tak zwana support broń w sumie. Nie wierzę, w dupę, no nie mogę, za mele, jak on to kastuje, to jest dead. Ja pierdziel. A 7 minut trwał ten run? O kurde, czekajcie. Dźwięk naprawy. 7 minut trwał ten dobry run? Ty, to idzie go zrobić. Ale ja 300 gery wpieprzyłem, także wiesz. Też był run typu dość agresywny. 300 gery były aż. A stagger to jest 300? 400 to HP. Gniazdo myślał, że się zniszczy. A on niszczy nas. A on mówi, zniszczcie tego moba. XPP. No prawie 500 coś. Plus hitek, no to zawsze coś. Prawie drugi stagger. Nice. Te staggery ładnie siadają. Ale łatwiej dużo na toporku stagera nałożyć. Stagger Zara? Czy dedek dla mnie? Jak ja to czuję? Pół HP, dość szybko w sumie. Na miecze to nie ma jak stagera nałożyć. Za dużo on robi.
Jakim cudem nie sięgnąłem go w dup. Do Stegera trochę daleko. Nie, to było za... Nie mogę tak grać. Ja pierdzielę. Już Stegera i tak nie będzie. XPP. Stagger? Za chwilkę? Ty, ja czuję tę grę. Ja czuję tę grę. Chyba na mieczu lepiej u góry być. Mi się wydaje. A na toporku na dole. Ole spami gnida. Jest szansa na Stagera. Jak jeszcze nie zmieni na miecz. Maj. Spieprzył już. A, jakby to weszło, to może. Już znaczenia to nie ma. Sadge. Co on w dupę robi? A! Co on? Ty! Halo! Jak to nie wchodzi? A to jak weszło? Close. Chodź na stagerka, chodź. Chodź na stagerka. Kurde, bo tu się zaragierka spieprzy, odejdź. Do Stagera z dwa hitki. Tylko nie wiem, czy gridować. Mm.
Nie, Boże, zapomniałem co on robi. A! Nie mogę gridować, a griduję, przepraszam. Stagger jest bardzo blisko, ale nie wiem, czy go wbije. Zależy, co będzie robił. Oj, do dup. Już nie będzie. A, ult. Co to? A, nic. Na szczęście to sk... Uch! Zapomniałem, że to ma. Się na czat spojrzałem akurat. Staggerini jakiś, czy nie? Już chyba nie. Jeszcze ostatnią próbę podejmujesz, kolego. Kurde, trudny challenge, powiem wam. Ale no udało się. Niby połowa netków tyle co gniazdo, ale w dupę. Trudne, bardzo. Szczerze, jak on to zrobił w 150, to i tak jest Sigmą. Bo jest to trudny challenge w dupę, ale kto by nie... Kto nie powiedział, że nie spróbujemy pałką? Umiem moveset, to teraz trzeba próbować. Tylko co ja mam zrobić? Od nowa muszę... A nie, bo ja tu przyjdę na pierwszym levelu. Jak idziesz spać? Teraz drugi timer odpalimy. Widzowie, a ja sobie myślę tak, zanim zacznę pałką bić. Zanim zacznę pałą bić, gniazdo nostalgii gadał czy tego. Czy progres czuję po pokonaniu bossa, Nameless Kinga? Gadał, że zrobił go za 60 razem i czy czuję? Ja bym to przetestował. Ja, chodzi mi o to, że gniazdo nostalgii Nameless Kinga w Dark Souls 3 zabił i mówił, że zabił go fartem i że zabił go tam za 30 razem czy coś, czy więcej? I że według niego to farta, nie skill, że skill nie ma już żadnego znaczenia, że jakby znowu do niego podszedł, to by mu poszedł może równie źle. O. I ja się z tym nie zgadzam, bo zawsze jak walczysz z bossem, to skill rośnie i może ty tego nie odczuwasz tak od razu, ale jak drugi raz rzeczywiście podejdziesz do bossa, to go zrobisz dużo szybciej. I ja to dzisiaj sprawdzę w praktyce na przykładzie bossa, którego wczoraj biłem 2 godziny i padłem 75 razy. Zobaczymy, ile dzisiaj go będę bił i ile razy na nim padnę. Tych 3 punktów.
Dobra. To zaczynamy. Poprawiony challenge. Zobaczymy za którym i potem pałeczka. Ja pierdziele, rozpieprzona gierka. O, no czat! Myślałem, że będzie do mnie szedł, zapomniałem, że to ma. Co? Ty. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, gdzie jest Stagger. O Boże, zastrowałem. Mateusz, ja drugi raz go robię na test, ale słabo idzie. Kurde, stagerek tak blisko, że griduje, rozumiesz? Aj, już nie będzie stagera, chłop mi popsuł całą sekwencję. Yes. Nie mogę, ja tu sobie słucham zamiast grać. A może krzyczeć, nie? Co to? Jakbym mógł, to byłyby co minuta. Także ja dalej sknera. Przepraszam. Kto jest wyrodniały? Ja? Ja to okej. No kurde! Chłop popsuł mi sekwencję tego. Stagerino. Sad. Tak blisko stagerka było, już raczej nie będzie. No już nie będzie, bo chłop troluje, no. Mamon miał rację, no.
Mamon się mylił. Dzięki, Samuel, witam. Przykro mi, ale mamon się mylił. Dzięki, Lizardzik. Przepraszam wszystkich mamonators, ale mamon się mylił w tym momencie. Nie no, ja na czat patrzę zamiast na walkę, bo ta walka jest tak długa, że ja już znudzony nią. Przepraszam. Dosłownie jeden lub dwa hitki do stagera. Będzie to dane od Boga? Tak. Ten DMG, no challenge, nie? To był troll, co przed chwilą zrobiłem. Chodź tu. Witam cię, koleżanko. Trollowałem to. Na szczęście fart. Widzieliście, jak mnie poniósł. Prawie stagger, kurde, nie wiem czy nie jeden hit. Czemu skip idola? Żartuj, nie. Stagger za chwilkę. Czy będzie dany od Boga? Chyba nie.
Dobra. Jest progres. No, dobra, teoria obalona z tym, że progresu nie ma, tylko to fart. Nie wiem, jak się pauzuje timer. 30 minut. To było... Ja to zrobiłem tylko po to, żeby udowodnić, że da się. No ładnie. Dobra, to wracamy na pałę. No, gniazdo, rzucam ci wyzwanie. Teraz ty musisz pobić mój rekord. 5 detków. Musisz mieć mniej. I 31 minut. Musisz mieć mniej. Zapraszam. Wczoraj 75 dedów też było nieźle. No tak, tylko że chciałem pokazać, jak dużo daje. Jak to dużo daje. To, że ty. Że to nie jest fart po prostu. Bo gniazdo miał teorię, że on na farcie robi te bossy i że nie czuje satysfakcji, bo robi za którymś razem, ale tak nie jest. Ja mu chcę otworzyć oczy. To jest misyjne. Teraz jak to małe chce tym. A nie, ja to wystartuję, jak dojdę do tego, do bossa. Dobra. Próbujemy pałką. Ta małe, bój się. Palam timer. Zobaczymy, jak stagerek leci. No w sumie, jak na pierwsze podejście, 2 minuty trwało, tyle HP. On mnie uderzył. Masz szczęście, że tylko mamę streamuje. Wybrałem ciebie. Dzięki. Blady Chris? Dobra, słuchaj, szmato zapieprzone. Ja cię pamiętam z Mam Talent, ty gnido zasrana. Mordę miałeś jak ten z Matrixa, co przechodził przez ściany, biały z dreadami. Ty szmaciarzu zasrany. Ja pierdziele, jak patrzyłem, jak ty mordą robisz te dźwięki niczym pusty pokój i wrzucasz tam piłkę kauczukową, to zawsze miałem ochotę pięścią monitor uderzyć. Blady Chris, wypieprzaj stąd. Dobra, koniec. Zmęczony jestem, pieprz. Wiem, jak to zrobić, ale zmęczenie nie pozwala. Jutro. Znaczy nie, nie będę go robił jutro. Chyba, że mnie odklei i będzie mi się chciało, nie wiem. Pałką tu stagger wchodzi jak porypany, wy to widzicie? Jednak obuch. To prawda, że sprzedajesz tureckie zegarki na plaży w Chorwacji, ale skolma! Aż spauzuję. Czemu ty się mnie pytasz, skoro twój stary je ciągle kupuje, żeby się chwalić kolegom na taksówce? Serio się pytam. Twój stary łokieć zimny jedzie Rolex w dupę z Turcji i ty się mnie pytasz, czy ja to robię? Ja dosłownie twojemu ojcu sprzedaję te zegarki. No, grajmy dalej. A jakbyś miał wymienić top 1 głupiego widza, oczywiście zaraz po skolmie. Jesteś jednym z mądrzejszych? Chyba w swojej rodzinie, ćwierć hedów. To jestem w stanie uwierzyć. Kurde, no. Skupiam się na tym, żeby skolmę wyzywać i mnie odpieprzył. Cicho bądź się skup. No ale ja patrzę, czy nie napisał coś ten półmózg, żeby mu pocisnąć. I jakby... dopaminka do mózgu, no bo ta walka jest strasznie długa. Nie, ale serio, już jesteś bardziej useful niż twój stary skolma. Jak tequila kupił psuba tu. Już ci mówię czemu matematycznie, mam na to dowody. Patrz, tequila kupił tu gifta za 5 euro, tak? Do mnie idzie 1,5 i ja z tego płacę podatek dla państwa. Coś, czego twój stary przez całe życie pracując na taksówce na czarno i rikszy nigdy nie zapłacił. Także dzięki tobie państwo się rozwija. No way. Jesteś bardziej useful niż ten pasożyt. Piękne. Stary wydawał na fajki WD, więc płacił. Tak, ale on kupował z ruskiej mety i ruskie szlugi, więc... Nie mogę, że skolma całą rodzinkę zawołał do klawiatury. Wojownicza rodzinka w dupę żółwy ninja. Siedzi i wymyśla, jak mnie piłkę odbić. I wymyślili, o swoim starym gadasz. Czy ty to rozumiesz? Dosłownie siedzi 5 garbatych starych przy klawiaturze, tylko światło z monitora im leci na ryj, bo innego źródła świata w chacie nie ma, chyba że stary fajkę pali i rozumiesz to? I... Dobra, nie no już żartuję, koniec. Przepraszam cię skol, może cię wykorzystałem do tego, ale jakoś dzisiaj chętka jest do tego, przepraszam. Już nie wyzywam. Ale ja griduję już z nerwicy.
Kurde, energii nie mam. Kurde, blisko drugiego stagera byliśmy. Zaraz piję przegrety, bo nic nie widzę na tych schodach. Całkiem se radzę. Kurde, że ja nie Shingom? Znowu. Ale, padę ręki, ale wyszedłem. Nie ma żadnej fali. Rodzice dumni, co? Mercy. Pomagacie dla widza? Dobrze, Queen, to pilnuj tego, bo ja zapomnę, ok? Po co używać barbarzyński ryk? Ile to procent daje? Nawet jeżeli 100, to i tak prawie nic nie da. No ryk. 5 siły, no to mi dosłownie nie da nic. Kurde no. Co on? Stagerek to już o włos. To chodzi. Usłyszałem tą piosenkę w wykonaniu Mamona. A ty? Co Difon? Jak może co robić? Czemu zdradziła cię czemu? Pewnie da się dowiedzieć więcej i więcej, tylko po co? To już pieprzony temat. Najlepiej skip. Skip temat. Kurde, mogłem... gridować delikatnie. Boże. Te hitboxy to gorsze niż cokolwiek. Dobry challenge, no. No tamten już zrobiłem dwa razy w sumie nawet.
Teraz ten. Fajny challenge. Czemu on tak rozkracza te nogi? Pałka nie chce przez to wejść. Nie, tylko ten challenge. Ja za 2 tygodnie gram w Elden Ringa wszystkie bossy. O, nutka dla widza, rozumiem, ktoś dodał. Kurde, że to stagger? Ty, ja nie wiem, czy staggera nie było. Bo akurat miał animację tego. Moja teoria spiskowa. Level 1 mam. Ja postać tylko włączyłem i tyle. Postać włączyłem i poszedłem na boss. Nic nie ma. Kurde, zawsze mnie tak zabija, bo ja griduję ten hit. Ty, ja jestem w stanie mniej niż 100 zrobić, myślę, tylko... tego... cierpliwości potrzebuję. Jak się najlepiej gra? No ta halabarda, bo ja wczoraj zrobiłem 75 deadów, dzisiaj na test, żeby sprawdzić progres. I za 5 siadło, więc no... Tym jak zrobię w sumie, w końcu zrobię, no to... To nie jest powiedziane, że w następnym razie znowu mi to powtórzył. A halabardą to czuć różnicę. Nie? Pracy byłeś? W parku się z typem całowała, jak w pracy byłeś? No co no, widzu, powiem ci tak, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Teraz będzie lepiej. Tak naprawdę tylko takie banały można pieprzyć w takiej sytuacji, no bo i tak dosłownie nic nie ma znaczenia. Tylko czas. Przykro. Łop się buguje, ja go dymać nie mogę, rozumiesz? Zakaz dymanka jest. Zakaz dymania z chłopem, rozumiesz to? Jezus, jeszcze czekasz, mu stager minie, no co za szmaciarz. Rukaszu, tak no. Udda lubi to. Kurde, dobra.
10. Nie, dobra, jeszcze jedno podejście można, jak jest 10. Bo w 10 minut to na dobrym ranie powinienem go zrobić. Ostatni ten i chwilę pogadamy i się włączyć. Old Gate? Nie, no jest okej. Okay. Ja pierdzielę, ciągle mnie w ten sam sposób bejtuje, ja? Dobra, jedna zasada trzeba ustalić. Szybkie hity tylko na mieczu. Na czymś się składało, ale te jakieś itemy z action, te jakieś ubrania, to wyjazd do Szwecji na zimę, to myślisz, że za czyją to kasę było? Widzu, powiem ci tak. Logicznego wyjścia raczej tak nie ma z tego. Więc logiką nie znajdziesz odpowiedzi. To jest trochę jak szoty z Random Bruce'em. Czyste szaleństwo. Szybkie ciosy i napieprzą silne. Czy jestem... Brain Deadem? Tak, okej. Dzięki, dzięki. Nie mam go jak brat brata w dupę harata, ale to i tak nie wystarczy. Nos. Ty, to gada Leonida z tego Assassin coś tam? Nie, już mi porypało. Co, kto to gada? On miał taki dziwny akcent. Czemu ja cię biję na jaja, a ty jaj nie masz? Nie, to chyba z LOLa jakaś postać gadała, Pantheon. Ej, to close byłem. Widzowie. To przecież Pantheon to jest Leonidas. Ty, to w Assassinie dobrze się wzorowali na Pantheonie i całą grę wokół niego zrobili. Geneza, Assassin tego, Odyseja. Widzowie. Słyszy ktoś? Słyszysz teraz? Co? No słuchaj. Gramy w Assassina 2 przed Eldenem? Ten z Ezio i tak dalej? Nie? Posłuchaj, jak jeszcze raz napiszesz nie, to perm. O tak, i to mi się podoba. Entuzjazmu więcej, panowie.
i panie. Ale tequila i ci inni w dupę podrabiańcy. Przecież wy tu siedzicie nawet jak ja sram dosłownie do miski za 2,50. Ty i tak tu będziesz. To nie było do ciebie pytanie. Przepraszam. Teraz mnie poniosło. To było pytanie do Skolmy. Naczelnego hejtera. Przepraszam cię, tequila. Wybacz mi. Sipkie teraz. Witam Dziwa. Witam, witam. Gdzie masz jaja, kolego? Gdzie masz jaja, no? Kurde, jak wolno idzie, bo stagery nie wchodzą. Ciągle mi ucieka, jak jest blisko stagera. Kurde, myślałem, że to stager będzie. Takie ryski hity. Czemu detka robić? Chłopie, reklamy i tak będą lecieć jak w kinie. Ty chyba jasny nie jesteś, że nie wiesz. W sensie, że to nie jest jasne, mam na myśli. Dla ciebie. No normalnie powiedziałem. Kolego, gdzie masz jaja? Nie, poczekam, aż wyjdzie stamtąd z tych schodów, bo się zaraz zabuguje koleżka. Kurde, gdzie jest w tupę stager, ty? No, tu był.
wybacz. To ten range ma? Może. Nie mogę na czat patrzeć, bo on teraz może pluć. Dobry run. Dobranoc. Dla widza. Ale ja na czat nie mogę patrzeć. Skąd ja wiedziałem, że napisałeś dobranoc? Ja mam zakaz. Przepraszam. Tiger to chyba by był, tak mi się wydaje. Ale nie wszedł. To było risky, co teraz zrobiłem. Nie mogę tak grać. Niezły run.
Stagger chyba za jeden hit. Nie. Stagger raczej minął, to spokój. Do Staggera już raczej daleko. Fajnie, że ten stagger siadł, ale już nie wiem, czy do kolejnego będzie warto grać pod kolejny stagerek. Jeden hit siadł. Ult. Sad by było, jakby mnie tym zawił. Już lepiej czymkolwiek innym. Chyba stagger zaraz, że jednak siądzie? Staggera nie będzie, no bo za długo już tam był z tyłu i dobiegał do mnie. Ale zgridowałem hita. Znowu zgridowałem. Mogłem tu paść. No, prawie 3 godzinki, ale detków wysłało, także nice.
Udało się. 78, 2,52. Nieźle. Tamae trochę bił, ale wiesz, no. Ja niby halabardą coś potrenowałem, ale krótko halabardą. Halabardą 3 godziny też. Nawet jakby to dodać, to 6. Tak, już odpalam. Ale ładnie, całkiem. Ciekawy jestem, czy za drugim podejściem, jakbym robił, to bym zrobił mniej niż 20. Jest szansa. Ciekawe, czy Kiszak się podejmie. Bo tylko Tamae to zrobił w 15 chy. Nie wiem, ile deadów było. 500? Kiszak odpuścił halabardą. No ja halabardą za piątym zrobiłem, ale to było drugie podejście. Pierwsze 75. Tamae 500. Tamae, rzucam ci wyzwanie, Tamae. Zrób. Mniej niż 2,52 i mniej niż 78. Jeżeli to pobijesz, to ja się też podejmę. Dobra, poprawimy czas. XPP. Nie mogę aż tak gridować. Czy mogę? W sumie kto mi zabroni? On. Aż mi serce zakuło. No to nie był. Heroesy 5. Nie, 4 Heroesy. Nic nie pamiętam muzyki z Heroesy 4. Z piątki też bym w sumie nie pamiętał. Piątkę to ja grałem chyba jeszcze mniej. W 65? Oby nie. Sporo dymania to by jeszcze trzeba. Ale grituje, ja pierdziele. Ja pierdziele, mnie zara popieprzy. No zobacz, co chłop robi, ty. Jakoś idzie, no. Co jest, Gitka?
Ale dużo. Pałka mocnym hitem w łeb zadaje. Ty, bo ja zbyt griduję na tym mieczu. Ult. Totalny uch moment. Głowę nie uderzyłem. Nie wiem jak to możliwe, że w głowę nie uderzyłem, jak tylko głowa miała hitbox w tym momencie. XP payloy. Nie, no muszę go wyprowadzić stamtąd, bo się stara ugotuje. No, na tym to ja mu stagera nie wbiję, chyba że miałbym fart. Za późno. Zgridowałem niepotrzebnie hit za 40 obrażeń, przez co prawie padłem. Czy to rozumiesz? Nie można. Jap. Ale on mnie próbuje. Stagger to już chyba. Nie będzie go na tym ranie. Chłop robi wszystko, żebym go nie miał. Wszystko. To był leciutki troll. To był giga troll.
i nie będzie Stegera. Ja pierdziele, przestań. No. Jak zrobi dwa razy ten taki toporem od góry, to jest szansa na Stegera. Tak to ciężko. To było dość ryzykowne. To było bardzo ryzykowne, nie mogę tak grać. Dwieście osiemnaście. Jak chyba silnym w głowie. A nie, prawie to samo wychodzi. O! Jezus Maria, ty! Ale mnie uratowało, że stoję na tym. Nie, bo on się zbugował. Trzy razy to zrobił. Ja się na czat spojrzałem, a on akurat ryczał, mogłem paść. Zapomniałem, że ma ryk. Jeden hit do Stegera. No i oczywiście on wie o tym. To jest anti-stager typowy. No i nie będę ryzykował na mieczu. Na mieczu łatwo paść. Nie. Dobrze. Dobrze, że ma topór, bo tak to by 5 godzin to trwało.
Jeden hit chyba. Tak. Czuję pałę, widzowie. Ale nie wchodzą te hit. To 35. Jakby teraz topór ubrał. Bo tak blisko Stagera było. O, już luj. Teraz trzeba patrzeć, co gnida zrobi. To Gothic 3? Czy znowu Heroesy? Ja się pomyliłem 50 raz. Jeden hit Stagger mi się wydaje. Ha, czuję pałę. Tak, co ja czuję? Nie no, to ewidentnie Gothic 3. Jezu, przez chwilę myślałem, że pada. Już pada, puszczałem, bo padał. A, bo to nawet nie jeden hit, tylko dwa. A, easy, w dupa. Wymasterowałem to. No, za pierwszym jakbym zrobił, bym wymasterował, ale okej. Co no, pałeczka przyjęta, że tak po... Dzięki widzowie za doping. Patrzyłem ze zowatym okiem, coś widziałem. Dzięki, doceniam. To dla was. Zapłata. To Tamaja jednak musi pobić ten wynik. 33 minuty, 3 dedy. No. Jak się podejmie, to git. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!